Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli a właściwie, co to takiego, ta jakość życia? Z pewnością udzielisz na to pytanie intuicyjnej odpowiedzi na przykład że to poziom komfortu twojego życia albo poczucie zadowolenia z tego lub też że zależy od posiadanego majątku twoje odpowiedzi będą dobre nie jestem wyznawcą teorii że złe odpowiedzi w ogóle nie istnieją przyjrzyjmy się co na temat jakości życia można znaleźć w mądrych książkach czasami używa się zamiennie określenia poziom życia ale termin ten sugeruje według mnie odnoszenie się tylko i wyłącznie do pieniędzy jakość życia to niewątpliwie Twoje subiektywne odczucie, ocena tego, jak ci się żyje. Możesz porównywać się z innymi albo ze sobą na różnych etapach życia. Można też podać definicję deskryptywną, opisową jakości życia, czyli podać jej cechy, elementy, części składowe. I tak też robię w dalszej części publikacji. Podam ci sfery Twojego życia i środowiska, które cię otaczają. Które wpływają lub mogą wpływać na jakość Twojego życia. Ty, odpowiadając na pytania, czy coś jest do zmiany, lub czy coś innego nie pozwala ci dobrze funkcjonować, będziesz w stanie zmienić swoje życie. Pod warunkiem, oczywiście, że będziesz tego chciał. Pamiętaj o jednym. Nie dla wszystkich pewne kryteria będą równie ważne. Dla jednych ważne będą pieniądze, dla innych bogactwo przeżyć. Dlatego też podam Ci w tej publikacji możliwie dużo różnych kryteriów opisujących większą część ludzkiego życia. Niektórzy zwracają uwagę na to, że jakość życia jest stanem między marzeniami a stopniem ich realizacji. Innymi słowy, im większe, lepsze, pełniejsze zaspokojenie Twoich potrzeb, tym wyższa jakość życia. Jeszcze inni uważają, że jakość życia wiąże się z rozwojem, zmianą, a nie zależy od warunków zewnętrznych. Tyle, że aby móc się realizować czy zmieniać, muszą zaistnieć konkretne warunki. Choć może jakiś abnegat i stoik stwierdzi, że nic nie jest ważne oprócz tego, co wewnątrz niego, nie jest to takie proste. Cały czas znajdujemy się pod wpływem środowiska fizycznego, kulturowego, społecznego i nie da się od tego uciec. Nawet kosmonauta w przestrzeni kosmicznej jest zależny od wielu czynników z zewnątrz, choć próżnia wydaje się taka pusta jakość życia to termin wieloznaczny, którego ostateczna definicja może zależeć od Ciebie. Czynniki, elementy, składowe, gotowe rozwiązania są oczywiście ważne, ale to Twoje odczucia i przemyślenia doprowadzić Cię mogą do sukcesu. Pamiętaj o tym. Strach i lęk mogą i zazwyczaj niszczą nasze życie. Do tego stopnia, że nie tylko nie możemy powiedzieć, że posiada ono odpowiednią jakość, ale że jest wręcz koszmarem. Życie w ciągłym strachu nie przynosi nam satysfakcji, nie daje nam poczucia bezpieczeństwa, nie pozwala normalnie działać i funkcjonować. W kontekście jakości życia bezpieczeństwo zazwyczaj rozpatruje się jako ewentualność zostania ofiarą przestępstwa. Komfort życia, jego jakość zależą również od naszego poczucia bezpieczeństwa. Odpowiedz sobie więc na następujące pytania. Czy czujesz się bezpiecznie? Czy twoja okolica, blisko domu, dzielnica, dojazd do domu jest bezpieczna? Może nieszczęśliwie twoja ścieżka życiowa doprowadziła cię do nieszczególnej dzielnicy, w której naprawdę jest niebezpiecznie. Masz dwa wyjścia. Albo zostaniesz samozwańczym szeryfem walczącym z łobuzami, albo... Wyprowadzisz się stamtąd. Przeprowadzka do lepszej dzielnicy to, wbrew temu, co niektórzy mówią, nic złego. Nie tylko pozwoli ci poczuć się bezpieczniej, ale również wzrośnie twój prestiż, samoocena. A czyż nie o to nam tutaj chodzi? Czy ty lub twoi bliscy lub znajomi staliście się kiedykolwiek ofiarą jakiegoś przestępstwa? Czy zagrożenia, o których słyszysz, są dla ciebie zagrożeniami realnymi? Dziwne pytania. Media epatują obrazami zbrodni, przestępstw różnego rodzaju, które niekoniecznie muszą dotyczyć ciebie. Okazuje się, że ludzie boją się morderstw, okradzenia, pobicia, ale jest to echo tego, co zdarzyło się gdzie indziej, daleko od nas. Na pytanie, czy sami kiedykolwiek padli ofiarą jakiegoś przestępstwa, okazuje się, że nie. Ich bliscy na szczęście również nie, a w ogóle to w okolicy jest bardzo spokojnie. Dlatego musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: czy nie boisz się czegoś, co jest mało prawdopodobne? Jeśli tak, to nie psuj sobie dobrego samopoczucia i przestań się niepotrzebnie martwić. Reaguj za to na najmniejsze złamanie prawa, bo jak pokazuje przykład Nowego Jorku, lekceważenie drobnych wykroczeń i wybryków prowokuje bandytów do przekraczania kolejnych granic. I popełnienia coraz cięższych przestępstw. Czy jesteś ubezpieczony? Czy ubezpieczyłeś posiadany majątek? Czy oszczędzasz na emeryturę dodatkowo oprócz obowiązkowych składek? Do czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa należy również posiadanie różnego typu ubezpieczeń. Oczywiście każdego boli płacenie składek. Często z nich rezygnujemy przy cięciu domowych wydatków, ale pamiętaj: przezorny. Zawsze ubezpieczony. Samo ubezpieczenie nie chroni od nieszczęścia, ale z pewnością spokojniej się śpi, gdy istnieje możliwość otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie. Bezpieczeństwo materialne to również myślenie o emeryturze, gdy jesteśmy młodzi i pełni sił. To wtedy należy zacząć zastanawiać się nad zabezpieczeniem starości. Ani miesiąc przed pójściem na emeryturę, ani po otrzymaniu świadczenia, który starcza nam tylko na chleb. Rynek finansowy oferuje wiele różnorodnych możliwości oszczędzania na emeryturę. Skorzystaj z nich, jeśli tylko twoja sytuacja finansowa na to pozwala. A jeśli nie masz pieniędzy, które mógłbyś odkładać, pomyśl, jak je zdobyć. Pamiętaj, że ubezpieczenia i dodatkowa emerytura zapewnią bezpieczeństwo nie tylko Tobie, ale również Twojej rodzinie, nawet gdy ciebie zabraknie. Rozdział drugi. Bogactwo przeżyć. Nie jesteś zadowolony z życia? Uważasz, że jego jakość mogłaby być lepsza, ale nie wiesz tak naprawdę w jakiej sferze? A może chodzi o nudę? Może czegoś ci brakuje, jakiegoś bodźca, żeby lepiej się poczuć, podnieść samoocenę? Być może chciałbyś podjąć jakieś wyzwanie, ponieważ w codziennym, szarym życiu takich nie masz? Jakość życia to również bogactwo przeżyć. Oczywiście nikt nikomu nie wskaże, ile i jakich przeżyć brakuje do pełni szczęścia. Wszystko to sprawa indywidualna. Dla jednego przeżycia ekstremalne to wychowywanie swoich pociech, inny zaś musi skoczyć z Mont Everest z paralotnią, żeby poczuć ten sam poziom ekscytacji. Czasami jest tak, że jakość swojego życia oceniamy porównując je z innymi rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Pamiętaj jednak, że to ty musisz się dobrze czuć z tym, co robisz. Naśladowanie na siłę czyjegoś hobby, zainteresowania, nie jest ci potrzebne. Znajdź swoją drogę. Znam osoby, które bogactwo przeżyć rozumieją jako zbiór uczuć i emocji, jakie przeżywają w kontaktach z innymi ludźmi. Lubią, gdy są intensywne, gorące, niektórzy wręcz czekają na jakieś wybuchy, konflikty, a co najmniej. Głośne dyskusje na temat wspólnego życia, uczuć ich łączących. Niekoniecznie więc bogactwo przeżyć to wyjazdy w dżunglę czy skoki ze spadochronem z jakiegoś szczytu. Inni lubią zwiedzać muzea, galerie i czytać książki, które to czynności dostarczają im wystarczającą dozę przeżyć i nie należy się z tego śmiać. Każdy posiada swój własny zestaw, który może nazwać bogactwem przeżyć. I wcale, ale to wcale nie lekceważyłbym tego czynnika podnoszenia jakości życia. Dlatego że gdy ludzie się nudzą, to im głupoty do głowy przychodzą. Osoba znudzona życiem gotowa jest w sekundę porzucić je, zburzyć to co zdobyła i zacząć wszystko od nowa. Tyle że kryje się tu niebezpieczeństwo skrzywdzenia rodziny. Mężczyźni porzucają żony i dzieci, idą w siną dal za jakąś wyblakłą blondyną. Panie rzucają się w ramiona napompowanych facetów jakby miały naście lat, a wystarczyłoby to swoje codzienne, szare życie trochę pokolorować i nie byłoby rozczarowań, że nie o tym marzyłem. Mało wysiłku, a duże efekty. Rozdział trzeci cele życiowe. Wyznaczasz sobie cele na kolejny dzień, miesiąc, rok? Co chcesz w życiu osiągnąć? W jakich sferach życia? W praw pozorom nie wszyscy mają cele życiowe, bo czy można mówić, że czyimś celem życiowym jest codzienne trwanie? Jeśli to jest cel, to jakiś skarlały. Uznasz swoje życie za wartościowe, gdy będziesz wiedział, czego chcesz i osiągniesz to, co sobie wyznaczyłeś. Wyznaczanie celów to duża umiejętność. Gdy są one nieadekwatne do Twoich możliwości, będziesz sfrustrowany i niespełniony. Spadnie twoja samoocena, być może nie będziesz już podejmował żadnych działań, aby nie narazić się na rozczarowanie sobą. Nie tędy więc droga. Stawiaj sobie cele ambitne, ale realne, możliwe do zrealizowania. W przypadku trudności zapytaj o ocenę ludzi, którzy dobrze cię znają. Oni, znając twoje zasoby, powiedzą ci, pod warunkiem, że jesteście ze sobą szczerzy, czy jest możliwa realizacja twojego marzenia. Wyważ podpowiedzi, tak. Aby nikt z powodu własnego interesu bądź zawiści nie podcinał ci skrzydeł. Cele mogą być adekwatne do możliwości bądź nie, mogą być krótkoterminowe i dalekosiężne, mogą się wiązać z konkretnymi działaniami lub ogólną filozofią postępowania. Jakiekolwiek by nie były, pamiętaj, że istnieją osoby, które chętnie ci w ich realizacji pomogą. Wystarczy poprosić. Z życia wzięte. Pewnego razu zgłosił się do mnie młody chłopak, który, no właśnie, na początku nie wiedziałem, co w nim jest nie tak. Jakoś mu się nie układało w życiu intymnym, przerzucał się z kwiatka na kwiatek, popracował to tu, to tam, a potem znowu był bezrobotny. Twierdził, że do niczego się w życiu nie nadaje, nic mu się nie udaje. Po dłuższej rozmowie stwierdziłem, że chłopak w ogóle nie posiadał własnych celów życiowych. No, może rano przez chwilę zastanawiał się, co będzie robił w ciągu dnia, ale i to rzadko się zdarzało. Okazało się, że taki sposób na życie wyniósł z domu rodzinnego. Rodzice pili, zawsze brakowało środków na życie, więc nawet dzieci nie miały marzeń. Wieczna prowizorka. Zapytany, co chce osiągnąć, jakie ma cele w swoim życiu, choćby takie przyziemne, nie potrafił odpowiedzieć. Denerwował się, gdy prosiłem go o zastanowienie się nad celami, tymi na krótszą metę i tymi długoterminowymi. Pytał po co, skoro i tak nie wiadomo, co się wydarzy? Brakowało mu wiary w swoje możliwości. Po kilku miesiącach przyszedł do mnie po raz ostatni, ten sam, a jakby nie ten sam. Pochwalił się, że jednak posiada cele życiowe, z których, notabene, był bardzo dumny, a samo ich uświadomienie pomogło mu w życiu. Był bardziej wytrwały, wiedział konkretnie, do czego dąży, co chce osiągnąć, znalazł motywację do podejmowania działań. Po prostu trzeba wiedzieć, czego się chce. Od tamtej pory chłopak ten spisywał sobie wszystkie, nawet najdrobniejsze cele. Ostrzegłem go tylko, żeby nie przesadzał w drugą stronę. Aby uniknąć frustracji związanej z nieosiągnięciem wyznaczonych celów, trzeba pomyśleć o ich zamiennikach, celach zastępczych. Czasami może się zdarzyć, że wyznaczysz sobie cele, które będą dla ciebie z różnych powodów nieosiągalne. Być może od początku będą one zbyt ambitne. Może nie będziesz mieć takich zasobów do ich osiągnięcia, lub też czynniki niezależne od ciebie nie pozwolą na ich realizację. Oto dwie przewrotne zasady związane z dokonywaniem zmian w wyznaczonych sobie celów. Nie zakładaj od początku, że ci się nie uda i na pewno trzeba będzie zmienić cel. Nie poddawaj się, działaj dalej, nie usprawiedliwiaj się posiadaniem w zapasie celu zastępczego aby poddać się i mieć wymówkę. Cele, które sobie wyznaczamy, mogą być duchowe, osobiste lub zawodowe. Nie traktowałbym jednak sztywno tego rozróżnienia jednocześnie jako hierarchii ważności poszczególnych rodzajów celów, choć sądzę, że rzeczywiście duchowe należałoby postawić przed osobistymi, a te z kolei przed zawodowymi. Ale to zależy od etapu Twojego życia, sytuacji, w jakiej się znajdujesz i możliwości realizacji poszczególnych celów. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy i jakie cele można zrealizować powoli, a jakimi koniecznie trzeba się zająć od razu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie skupiał się na zmianie pracy, gdy rozpada mu się rodzina. Rozróżnienie tego, co jest pilne, a co mniej, to już Twoje zadanie. Muzykę przygotował Jarosław Kozak. გოემო ტემეში გოემო ტემეში